Witam, słuchajcie, wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek na zdrowie. Miał być dzisiaj film o pokrzywie, którą mam w ręce, ale jest zimno i trochę pada deszcz, więc pomyślałam sobie, że wykorzystamy film, który nagrywałam chyba już kilka lat temu na Blondynka Potrafi i omówiłam tam pokrzywę i jej cudowne działanie. Zachęcam Was, żeby szukać pokrzywy w miejscach, nie na polach, gdzie nawozi się, gdzieś może na obrzeżach lasu, gdzieś przy swoim ogrodzie. Szukajcie pokrzywy i wykorzystajcie ją teraz. Kiedy listki są świeżutkie, młode, ona wtedy w ogóle nie parzy, ta pokrzywa, i możemy ją wykorzystać w kuchni zamiast sałaty. Możemy ją też wykorzystać i zaparzać do tego, żeby oczyszczać organizm, ale o tym wszystkim zobaczycie film z Blondynka Potrafi. Witajcie wszyscy ze skąpanego jeszcze w słońcu mojego ogrodu. Ja mam to szczęście, że mam ogród i że codziennie rano mogę do niego, jeżeli pogoda pozwala, mogę do niego wyjść. I tak też ostatnio robię codziennie, czekając na filiżankę kawy, kiedy się parzy, lub z filiżanką kawy wychodzę zrywać kilka listków. Oj! Wychodzę zrywać kilka listków, muszę uważać, żeby się nie poparzyć, pokrzywy. Każdy z Was pewnie rozpoznał, że to często zakała ogrodników. Ja mam pokrzywę tuż za granicą swojego ogrodu, także ona grzecznie rośnie i nie przekracza granic ogrodu i nic z nią nie robię. Cieszę się, że jest tak blisko mnie. I codziennie rano zrywam, w tym momencie zrywam już tylko czubki tej pokrzywy, przynoszę do domu, płuczę ją i zalewam gorącą, nie wrzącą, ale gorącą, przegotowaną wodą. Zaparza się napój, który piję przez cały dzień, powiedzmy po 3 filiżanki, czasami mniej, czasami więcej. To zależy jak wypada w ciągu dnia. Staram się też, żeby reszta rodziny piła, ale nie zawsze to wychodzi. Dlaczego chcę powiedzieć o pokrzywie? Bo okazuje się, że część z Was wie, jaką moc pokrzywa ma, część z Was niestety nie wie. I pomyślałam sobie, że skoro ja korzystam z darów natury, to dlaczego inni nie mogą się dowiedzieć i korzystać też z tego. Powiem Wam, że historia z pokrzywą zaczyna się już w marcu. Teraz ta pogoda różnie zaskakuje nas często bardzo, ale począwszy od marca, kiedy jeden dar w postaci soku z brzozy się kończy, zaczyna się pokrzywa. I wtedy możemy te świeżutkie, wychodzące co dopiero listki zjadać. Możemy wykorzystywać je do zup, do sałatek, parzyć tak jak ja parzę i pić. I cóż takiego ta pokrzywa ma? Ona w niejednym miejscu nazywana jest królową wszystkich ziół. I nie dziwię się, bo słuchajcie, jak wzięłam do ręki, sprawdzałam oczywiście informacje w internecie, ale potem wszystko podsumowałam i wzięłam do ręki książkę, starą książkę, którą dostałam od Jarka Mamy, o ziołolecznictwie. I tam rzeczywiście jest są dwie strony napisane na temat pokrzywy. Począwszy od liści, jakie ma zastosowanie? Można wykorzystać ją całą, począwszy od liści, przez korzenie, nasiona. Takie najważniejsze rzeczy, do których pokrzywa może nam posłużyć, to po zimie, po tym okresie spania organizmu, powiedzmy, jako zastrzyk energii, który jakże jest potrzebny na początku sezonu, na początku wiosny. Pokrzywa pomoże nam też przy problemach z moczem, oczyści nam nerki, oczyści ten mocz, pomoże nam też poprawić jakość krwi, ale też oczyścić tą krew. Pokrzywę stosuje się w parze z 3 innymi ziołami ale w trakcie i po chemioterapii. Właśnie po to, żeby oczyściła krew. Ona też zapobiega przez występowanie witaminy K w pokrzywie, nie poprawia, ale wpływa nieznacznie na zmniejszenie się jakichś delikatnych krwawień w przewodzie pokarmowym. Wpływa też bardzo korzystnie na przemianę materii i jakiekolwiek problemy jelitowe, powiedzmy. Jeżeli chodzi o stosowanie, gama tych działań czy zastosowania pokrzywy jest bardzo szeroka i bardzo dużo tutaj na ten temat jest, ale to są też fachowe jakieś określenia i nie chcę w to wchodzić. Także generalnie oczyszcza nasz organizm, dodaje energii, oczyszcza krew, mocz, to już coś. Można ją stosować też do pielęgnacji włosów, to pewnie nie jedna kobieta wie. Można stosować oczywiście, zanim przejdę, znaczy korzenie też, ale to dopiero zbieramy na jesień. One mają chyba jeszcze większą dawkę, jeszcze większą moc niż same liście, ale po drodze, zanim przestaniemy korzystać z liści, powiedzmy, bo oczywiście możemy od marca je stosować, one są wtedy świeżutkie, ale oczywiście w trakcie trwania całego lata możemy po prostu uszczypywać tą górną część, ona będzie odrastać i będziemy mieli tak samo świeże listki do spożycia. W międzyczasie, pod koniec lata pojawią się nasiona, kwiaty najpierw, a potem nasiona i okazuje się, że nasiona to dopiero jest bomba witaminowa. W starożytności podobno na nasionach pędzono wino, napoje alkoholowe, które zwiększały seksualność tych, którzy to wino pili. Czy to prawda, czy nie, nie wiem. Można te nasiona stosować też do maseczek, jako peelingi, można je jeść sauté, można dodawać do sałatek, można piec ciastka z tymi nasionami, także zastosowań jest dużo i moc mają zbliżoną do żeńszenia. Ogrodnicy nie powinni też traktować pokrzywy zbyt, nie powinni patrzeć na nią z góry, gdyż w odpowiednim sąsiedztwie jest ona bardzo przydatna. Można też z niej robić nawóz i podlewać. Pamiętajmy o tym, żeby nie korzystać z niej tylko przez całe lato i przez okres, kiedy ona rośnie, ale zróbmy sobie zapasy i to najlepiej właśnie z tej majowej pokrzywy na zimę, żeby korzystać z tego dobra, które daje nam natura przez cały rok. Ja przyznam Wam szczerze, że odkąd zaczęłam iść w stronę naturalnych metod leczenia, od chyba ponad 1,5 roku nie byliśmy całą rodziną, przede wszystkim dzieci, nie było lekarza, więc coś jest na rzeczy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to wymaga pracy, czasu, ale ja, słuchajcie, wyjście do ogrodu rano, potem zastrzyk energii i jeżeli chodzi o pokrzywę, i jeżeli chodzi o słońce, o kolorowe kwiaty i tak dalej, to jest nic w porównaniu z tym, co dostaję w zamian. I pamiętajmy o tym, że od samego początku wiosny Matka Natura, Spryciula, daje nam co chwilę coś innego, coś, z czego możemy korzystać potem przez cały rok, a zwłaszcza przez zimę, która jest takim czasem uśpionym. Więc ja po pokrzywie zabieram się do zbierania mniszka, a zaraz po mniszku będę zbierała pędy sosny, żeby robić syrop i z mniszka, i z pędów sosny. Także rozejrzyjmy się, bo czasami niedzielne wyjście z rodziną, z koszykiem właśnie po pokrzywę czy po mniszka lekarskiego może owocować przez całą zimę i przez cały sezon. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny taki film.